2-1. Prowadzenie dla gospodarzy grających w niebieskich strojach uzyskał Remigiusz Sobociński, który w 8 minucie po dośrodkowaniu Pawła Kieszałowicza skierował piłkę do bramki gości. Wkrótce bliski wyrównania dla częstochowian był Robert Szopa, jednak przegrał on pojedynek ze świetnie broniącym dzisiaj bramkarzem Jarosławem Strużyńskim. Udanymi interwencjami popisał się również golkiper Rakowa, Marek Matuszek, który uchronił swój zespół od wielu bramek. Skuteczne interwencje bramkarza wpływały mobilizująco na napastników Rakowa, którzy w drugiej minucie po przerwie zdobyli wyrównującego gola. A strzelcem był Grzegorz Skwara. Zimny prysznic pobudził piłkarzy Amiki do przeprowadzenia kolejnych udanych akcji. W 49 minucie po dośrodkowaniu Radosława Bilińskiego Paweł Kryszałowicz po raz drugi skierował piłkę do bramki Rakowian. Jeszcze mimo wielu sytuacji, jakie stworzyły oba zespoły, wynik meczu nie uległ zmianie. Wygrała Amika 2-1. Kibice, którzy przyszli na ten pojedynek, podziwiali efektowne oświetlenie zainstalowane na stadionie, przy którym piłkarze z Wronek mają ambicje rozgrywać mecze Pucharu Europy. Oby marzenia kierownictwa Amiki spełniły się.